Witajcie kochani, rozbieram stare wyrko, co prawda nie jest zniszczone w dobrym stanie, ale Marynia będzie miała nowe fajne łóżeczko. W każdym razie tu są, ten mechanizm wisi na czterech śrubach. I oczywiście jak to ja, zawsze biednemu wiatr w oczy wieje. Trzy poszły, a czwarta nie. No i niestety po raz pierwszy w życiu rozkręcam łóżko za pomocą diaksa. Musiałbym tą śrubę po prostu chlasnąć. Z drugiej strony śruba zakończona takim półokrągłym kręciła się i nie dało rady tego nijak odkręcić. Ciekaw jestem, czy macie jakieś patenty na odkręcenie takiego czegoś. Dajcie znać w komentarzach na przyszłość, bo powiem wam, że pewnie nie będę już skręcał więcej łóżek, ale nigdy nie wiadomo, co jeszcze nas czeka. O, widzicie, taką słabe światło, ale już wiecie, o co mi chodzi. Takie okrągłe gówienko z jednej strony, z drugiej strony śruba. No i niestety musiałem użyć diaksa, żeby czwartą śrubkę wyjąć. Więc jak macie jakieś patenty, jak się wybrnąć z takiej sytuacji, prosiłbym w komentarzach, bo no trochę słabo do wszystkiego używać diaksa. No dobra, trzymajcie się. Na razicho. Nie da się nakręcić filmu, jeśli chciałbym mieć włączoną latarkę. A widzicie, łom i diaks. Takie podstawowe narzędzia przy rozbieraniu pieprzonego wyrka. Dobra, wypindoliłem łóżko na bok, do góry kołami prawie, że w sumie będzie lepsze dojście. O, widzicie, i o takie G się tu morduje. Widzicie? To się całe kręciło. O, jeszcze w tym miejscu wisi. I musiałem to po prostu chlasnąć całe diaksa. No i dobra. Kochani. Rozpierducha prawie. O. No i zobaczcie. Zobaczcie, o co mi chodzi. Takie śruby. Czy macie patent na to, jeżeli kręci się śruba? Gdyby się ona nie kręciła, ta robota zajęłaby mi kilka minut. A przez to, że się kręci, musiałem to całe ściąć diaksem i narobiłem się i straciłem kupę czasu. Dajcie znać, jak macie jakiś patent na przyszłość, jak z takim czymś walczyć. No dobra, do następnego, heja. A i gdybyście nie wierzyli, że ciąłem to diaksem. Tak, nie to, że przyniosłem diaksa i wam pokazałem diaksa. O, ścięte jak samuraj łeb ścina.
Hej.